Siemaneczko, witajcie Siemanko. Na kanale podróżnicy.pl. To jest Monia. To jest Luki. Przedstawiamy się tym, którzy jeszcze nas nie znają i pierwszy raz trafili na nasz kanał. Subskrybujcie, łapki w górę, lecimy z tematem. Jesteśmy w Łomży, w moim rodzinnym mieście, w którym mieszkałem mniej więcej do roku 17 swojego życia. Później wyjechałem i już nie wróciłem nigdy na stałe. Może kiedyś zjadę, nie wiem, na emeryturze czy coś. Oj, nie wiem, raczej nie. Zobaczymy, zobaczymy. Za nami fajny obiekt, wieża Ciśnik. Bo był fajny punkt widokowy. No, na pewno, fajnie, no, fajnie można było to zagospodarować jakoś, ale jak jeździmy po Polsce, jak długa i szeroka, to często właśnie te wieże Ciśnik zostają nie zagospodarowane jakoś tam. Łomża ma około 63 000 mieszkańców i do 99 roku była miastem wojewódzkim, była stolicą województwa łomżyńskiego. Teraz jest to Podlasie i stolicą Podlasia jest Białystok. Idziemy sobie na krótki spacer, będziemy zwiedzać i szukać jakichś ciekawych miejsc. Oprowadzimy was troszeczkę. Monia też ma rodzinę w Łomży. Tak, i słuchajcie, złożyło. Jak się poznaliśmy, to w ogóle przyjechałam tutaj pierwszy raz z Łukaszem do jego cioci i się okazało, że moja ciocia mieszka obok cioci Łukasza i pewnie gdzieś tam się nawet chyba znają, nie? Z widzenia, także tak wiecie, jest. No świat jest mały. Pogoda nam dopisała, jest zimno, z rana ruszyliśmy wcześniej, bo gdzieś o godzinie tam po ósmej ruszyliśmy i tak mi kurczę trochę przymarzłem deczko. Ale mieliśmy problem z mikrofonem, musieliśmy kupić nowy kabel, trochę się ogrzeliśmy, wyszliśmy i stwierdziliśmy, że nie, już jednak spoko. Tak, na słoneczku jest fajnie. Jedziemy szukać fajnych miejsc. Bądźcie z nami, heja. Patrzcie, tam za nami możecie znaleźć jeden z murali z serii Ku Niepodległej. Są to murale patriotyczne, które powstały na budynkach w Łomży. Uważamy, że ta inicjatywa jest świetna. Po prostu jest to... Ożywia miasto, tak. Krajobraz, wiecie. No, sztuka uliczna jest piękna. Piękna akcja tak naprawdę, piękna tak? Akcja, tak. W Łodzi jest bardzo dużo murali, możecie zobaczyć. Byliśmy jakieś parę lat temu, no, parę nie? Lat Jeszcze temu. Nie nagrywaliśmy, nie mieliśmy vloga. Ale wtedy objechaliśmy Łódź i właśnie cykaliśmy fotki. Staraliśmy się zrobić jak najwięcej tych zdjęcia, ale no wiadomo, wszystkich się nie da. No, postaramy się znaleźć wszystkie murale tutaj w Łomży i wam je pokazać i lecimy dalej. Don't think you're ready for me either. I know you've been with her too long. It's okay, I'm just saying. What if she told you that she still likes you? A jeżeli chcecie zrobić sobie selfie z Hanką Bielicką, która spędziła tutaj swoje dzieciństwo i lata młodości, to przyjdźcie na ulicę Farną. Jesteśmy w samym sercu Łomży, czyli w centrum. Za moimi plecami widzicie plac, na którym przed wojną było targowisko miejskie. Później urządzono tutaj park, były drzewa, fontanna. A pod koniec lat 80., tak mi się wydaje, można sprawdzić, wyłożono tu czerwoną kostką i Łomżanie nazywali to umownie czerwonym placem, nie? No i teraz przechodzi rewitalizację, mam nadzieję, że będzie jakaś fajna kostka granitowa, no i będzie też fontanna. Ale i mam widać? Nadzieję, że będzie jakaś zieleń też, a nie no sama i że zieleń kostka. Będzie, tak. Poza tym kiedyś wybudowano tam halę targową, która była strasznie brzydkim obiektem, a teraz widzę, że ją rewitalizują też i będzie naprawdę fajnie wyglądała. Widzę. Fajne okna powstawiali i tak nie dalej. Nie pokażę więc... teraz, bo będzie prześwietlone. Don't think you're ready for me either. I know you've been with her too long. It's okay, I'm just saying. What if she told you that she still likes you and she wants you to come back? Nagrywaliśmy, zmęczyliśmy się, więc postanowiliśmy się posilić i zamówiliśmy ramena z Garage Grill and Bar w Łomży. Wygląda to tak, otwieramy, ładnie tutaj wszystko, instrukcja, przelej bulion z rondla, doprowadź do wrzenia. Zalej gorącym bulionem makaron ze składnikami, unieś pałeczkami lekko makaron, bo bulion dobrze się rozprowadził. Instrukcja, elegancko się. No dobra, no to co? Jak podgrzejemy, to wtedy tak. Pokażemy, jak wygląda, nie?
No i co? Próbuj. Jem widelcem, bo tam... Żeby nikt się nie zbulwersował. No niech się bulwersują, bo tam, tam wiesz. Żeram na widelcem. Kluseczki klasa, pyszne. Spróbuję wywarek. Bardzo dobry. Pikantny, fajny, o super, naprawdę. Bardzo dobry. Kucharz się spisze, sam muszę powiedzieć. Dobra, bardzo dobra. Don't think you're ready for me either. I know you've been with her too long. Chciałam się odnieść do smaku jeszcze raz tego ramena, którego dopiero widzieliście na przebitkach. No więc tak, najlepszy ramen, który jadłam, to mówię od razu szczerze, to było Kingyo w Olsztynie. W Olsztynie. Polecamy, jeżeli tak, będziecie na naszym kanale. Znajdziecie oddzielny film, możecie tutaj, karta będzie na górze przypięta, to możecie sobie kliknąć, zobaczyć. Ten miał bardzo dobry bulion, był taki ostrawy, nie? Czego mi brakowało troszeczkę, to były trzy plasterki cieniutkie mięsa. Troszkę tak. Za mało. No, troszeczkę za mało? Ale ogólnie tak, jeżeli miałbym użyć takiej stopniowej skali do 10, no to 8 na 10 daje, czyli bardzo dobrze. No, ja bym jeszcze glony wyrzuciła, nie? Poza tym pyszny makaron, to jest mega no, plus za makaron, mega, przepyszny, naprawdę. Tak, potwierdzam. No ogólnie całość bardzo dobra, no mówię, no tam wiadomo, człowiek próbuje różnych rzeczy i różnych potraw po prostu z różnych miejsc i zawsze sobie gdzieś tam upatrzy ten najlepszy. No mówię, był dobry, ale dalej na pierwszym miejscu ramen z Kingyo. W naszym właśnie małym rankingu tak. Kingyo wygrywa. Teraz jedziemy jeszcze złapać trochę przebitek, bo chcemy jechać nad bulwary. Już zachód słońca powoli następuje, więc spieszymy tak. Się mocno. Zaraz będzie ciemno pewnie, bo to tak jedziemy się... tutaj Wojska Polskiego, jedną z najdłuższych ulic w Olsztynie, w Łomży. No i dobra. No i... Jeszcze połazimy troszeczkę, trochę pomarzniemy, bo pewnie jest dalej z minus 10, co? Jest. Czekaj, bo ktoś tu dzwoni do mnie. Don't think I'm ready for you. Don't think you're ready for me either. I know you've been with her too long. It's okay, I'm just saying. What if she told you that she still likes you? Jesteśmy przy bulwarach nadnarwiańskich, przy rzece Narew, piękna rzeka, pływałem w niej nie raz, za mało lata się chodziło, z ziomkami na rowerze się jeździło, we trzech, nie? Fajnie. No to jest takie miejsce po prostu odpoczynku, takiej rekreacji, można tu sobie pospacerować, wiecie, tam. Pokazuj Monia, tam no. Widzisz te światła? Tam gdzie te tak. Jupitery, to jest stadion ŁKS-u Łomży. A muszę o tym powiedzieć, bo mnie ziomki zabili z Łomży. Pozdrawiam wszystkich, nie? Tam z kolei, tam kościół, ten to jest no, Piątnica. No słabo widać, nie tutaj akurat, ale dobra. To jest Piątnica, żeby dostać się do Piątnicy z Łomży, trzeba przejechać tam mostem. Nad rzeką Narew. A Piątnica z czego jest znana? No z tych z serka wiejskiego i tak dalej, tam się produkuje w mleczarni. Mleka, nie? Śmietany. Tak, mój dziadek pracował w tej mleczarni wiele, wiele, wiele lat temu, nie? Jeszcze serka nie robili wiejskiego wtedy. Fajna miejscówka, no teraz wiadomo, zimą no to... Tak, zimą to nie funkcjonuje. Takie... piękna, nie? Ale naprawdę latem jest super, nie? Ej, można a tutaj przyjść... gdzie... No tak, właśnie. Tam. Tam jest to, tam jest taki grzybek, zaraz podejdziemy bar bliżej, to po was... prostu, tak, to wam pokażemy. Bar, siłownia taka jest, jakiś plac zabaw dla dzieciaków. No super miejscóweczka. Te gofry tutaj, ta budka przypomniała mi o lecie. Przyjedziemy latem, no. Przyjedziemy latem, no. Zobaczcie, możemy kawałek przejść. Teraz też nie widać rzeki, tak wszystko jest no pokryte stąd, lodem. Tutaj, stąd tam pokaż, w górę zobacz. Tu właśnie, bo to jest tak w dole, rzeka w dole płynie, więc tu z góry widać te piękne budyneczki tam. Tutaj widzę, że też rejsy gondolą są, tam jest właśnie reklama.
No ale też nie teraz, wiadomo. O, jest jakiś, patrz, ten patrzałek. Ale pewnie co, na siano? Co, on jest zblokowany teraz, czy co? Przymarz może. Nie widać i tak nic. A ty nie w tą stronę chyba, co? No, no mówię, no przymarz chyba, albo nie wiem. Chodźcie, przejdźcie się z nami. No ale jest mroźno, coś. Ale fajnie nocy jest. Będzie tak zimno. Idziemy tam jakieś kierunkowskazy. O, lody włoskie jak w tym. Wyglądają jak w kibelku. Nie? Lody włoskie zimą, tak. Ale odśnieżone, zobacz, żeby ludzie mogli pospacerować. Lubię te znaki. To brama Napoleona, wejście do domu, w którym mieszkał Napoleon podczas przemarszu przez miasto. Natomiast w tym małym domku, przy schodach, mieszkał przyszły prymas Polski, kardynał Wyszyński, podczas nauki w Łomży. I teraz pokażemy wam właśnie schodki, kamienne schodki w Łomży, które łączą część miasta położoną na wysokiej skarpie z dolną częścią nad rzeką Narew. No. Trochę się zmęczyliśmy wchodząc. Wchodziliśmy na górę, tak, dokładnie. To jest fajny też widok stąd. Ten obiektyw tego nie oddaje. Tak, nie oddaje. Ale widać tam most właśnie, którym można dojechać do Piątnicy z Łomży nad rzeką Narew. Kiedyś tam był stary most. Jak ja tam chodziłem, tam jest plaża. Chodziłem tam za dzieciaka popływać sobie z ziomkami, to tam był ruiny starego mostu były. Taki rozwalający się stary most. No i nie wiem dokładnie kiedy, ale odbudowano ten most. No i teraz można go użytkować. Teraz jesteśmy na Muszli. To jest takie miejsce, gdzie odbywają się wszystkie imprezy kulturalne. I jak widzicie, zimą dzieciaki sobie zjeżdżają na sankach. Sama bym sobie zjechała. Szkoda, no, że nie wzięliśmy sanek. No mówię, tutaj tak, wszystkie koncerty, jakieś lato z radiem, takie tematy tutaj są... Odbywają się. Mhm. Tak. Ale patrzcie, jaki zrobili super napis, zasmakuj w Łomży, no, podświetlany. Super to super wygląda. A tam na górze, tam na górze ten budynek, to jest słynny, o, ten. To jest słynny hotel Polonez z Gromady. No, przepiękny. Pamiętam, słuchajcie, te czasy, nie wiem, gdzieś lata tam 90, powiedzmy koniec 80, może jak z mamą tu na Pepsi przychodziłem, ale... Ale my kiedyś też raz byliśmy, nie? Chyba byliśmy. U pani Basi. Tak, pamiętam, tak, razem tak, byliśmy. No, fajnie było, fajnie. Super. Don't think you're ready for me either. I know you've been with her too long. It's okay, I'm just saying. What if she told you that she still likes you? Skoro Łomża, no to Łomżink, więc jesteśmy pod browarem tutaj, który działa w naszym mieście od 1968 roku. No i później w 1994 rozpoczęto jego prywatyzację. Obecnie właścicielem browaru jest firma Vanpur. No chcielibyśmy wejść do środka, ale w obecnej sytuacji, wiecie jak jest, pewnie byłoby ciężko. No ale no wiadomo, będąc tutaj trzeba było tutaj zajechać i pokazać to. Przyjechaliśmy właśnie na cmentarz zapalić lampki bliskim. Jest to jeden z najstarszych cmentarzy w Polsce. Powstał gdzieś na początku XIX wieku. Bardzo dużo takich ciekawych, artystycznych nagrobków. No jest to jakby no jedna z też takich ciekawych rzeczy, więc pokażemy wam tutaj parę takich zabytkowych figurek. Figur, no.
słuchajcie, tym akcentem żegnamy się z wami i widzimy się w kolejnym filmie. My normalnie jesteśmy tak zamarznięci. Słuchajcie, jest już dzisiaj niedziela, bo tego nie powiedzieliśmy. Jest taki mróz, że ciężko się chodzi, naprawdę. Ciężko nagrywać, tak? Ciężko nagrywać, no. Marzniemy ostro, więc trzymajcie się, wpadajcie na nasz kanał. Siema. Buziaki.